Jakiś czas temu skontaktowali się z nami Leszek Wiewota wraz ze swoją partnerką Iloną Brońską, szukając samochodu ze Stanów Zjednoczonych. Niestety nie był to Dodge Challenger, tylko Mini Countryman. Super, naprawdę. Nikt nie powiedział, że Mini, nie? Nie, ja się tak zdziwiłem, jak wsiadłem do niego, że jest tyle miejsca, ile ja mam nad głową, że ja mam prawie 2 metry, ile ja mam miejsca nad głową. Widzisz teraz ten head-up? Widzę. Można go regulować. Wysokość czy co? Wysokość. Wysokość i w prawo teraz. I wysokość i kąt. A gdzie jest tutaj manetka do regulacji? Czy ręka? Musisz mieć ustawienia. Moje Mini. Żebyś to było w stronę systemu. Wskaźnik. Wyświetlacz head-up. No. I teraz masz tak, jasność, wysokość. Zobacz, teraz będzie się aha, zniżał. Dobra. Tak, możesz tym pokrętłem spróbować. Wiesz, idzie do góry albo na dół. Aha, tak. Zatwierdzasz przyciskając. I poniżej jeszcze masz obrót. Ale pokazuje tylko prędkość, czy tam różne mogę wartości na nim mieć? Prędkość i ograniczenie prędkości. Ograniczenie też mi pokaże? Pokażę ci ograniczenie. Tu jest na przykład wycznik. Zobaczymy, jak on przyspieszy. Bardzo przyjemnie. To jest nagrane dźwięk Ferrari. Graliśmy tak, jak chciałeś. No, tak. Jest Trabant i Ferrari, nie? Bo tak chciałeś. No różni się to właśnie menu, które mamy w innym języku. Anteny GPS, ponieważ importując te auta, nie działa nam tutaj nawigacja. Wyświetlacz mamy, czy też wskaźnik mamy w milach. Zmieniamy po prostu tarczki. Robimy tak zwaną konwersję systemu. Zmieniamy również światła tylne i przednie. Możemy jeszcze jechać. Taki masywny jest, bo musi nawet... Jest tutaj bardzo dużo miejsca z tyłu jest też. Dużo? Bardzo dużo. Tak? Zobacz, ja swobodnie siedzę, jeszcze mam miejsce tutaj przed kolanami, naprawdę. Super. Jeśli chodzi o wygodę, to duży plus. Jak wrażenia z jazdy tym małym, jednak dużym Mini Cooperem? Fantastycznie, naprawdę. On wcale nie jest taki mini, okazuje się. Tak, to znaczy to co w środku już zdążyłem powiedzieć, że zdziwiłem się, że ile ma miejsca, jakby, że jest i wysoki, jak się siądzie. Tak, i szeroki. I szeroki. Tak. Ale jest ciekawy, bo ma, czujesz się taki obudowany, jak i bezpieczny. Bardzo zadowolony jestem, zwłaszcza, że kupione auto w zasadzie ze zdjęcia przez internet, a jest fizycznie tutaj, minęło ile, parę miesięcy i jest gotowe, naprawione i działa wszystko, także bardzo się cieszymy. Dzięki wielkie, polecam America Cars, tak gdybyście jest. Mieli ochotę sprowadzić auto ze Stanów, robią to dobrze, sprawnie, szybko i to co mówią, później dostajemy. Był biały na obrazku i przyjechał biały. Ale my mamy w związku z tym jeszcze coś.